Pożegnania maturzystów odbyły się dziś w suwalskich szkołach. Uczniowie klas ponadgimnazjalnych oficjalnie zakończyli rok szkolny. Przed nimi jeszcze egzamin dojrzałości. Tegoroczne matury zaczną się 5 maja i potrwają do końca miesiąca. My dziś z kamerą i mikrofonem Radia 5 odwiedziliśmy maturzystów z zespołu szkół technicznych w Suwałkach. W ZST rok szkolny kończyło prawie 180 uczniów, wśród nich laureaci ogólnopolskich olimpiad. Oni nie muszą się już przejmować wynikami matur, bo indeksy na uczelnie mają w kieszeni. Pozostali, przed którymi jeszcze egzaminy, mile wspominali dziś 4 szkolne lata. Brałem udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Byłem dwukrotnie finalistą tej olimpiady. Jest to naprawdę bardzo fajny taki konkurs, w którym naprawdę może wiele zyskać. Ja i mój kolega i koleżanka z klasy wygraliśmy indeksy. Możemy wybrać dowolną uczelnię w kraju i to naprawdę pomaga w życiu. Nie musimy się przejmować maturą i możemy podejść do tego naprawdę na luzie. Się wybieram na Politechnikę do Białegostoku i polecam tą szkołę. Jest naprawdę fajnie, stąd mam bardzo fajne wspomnienie. Fajnie było. Szybko strasznie zleciało. Cztery lata, jak jeden dzień tak naprawdę. Człowiek niedawno jeszcze się zdaje w pierwszej klasie. Zaczynaliśmy, a tutaj już. To już trzeba kończyć, trzeba myśleć o życiu już trochę innym. Wiecie, czeski? Ze szkoły? Za ZTST na pewno. Za ZTST to każdego dnia. Super szkoła, ludzie też są fajni. Nauczyciele w większości są w porządku. Się da naprawdę dogadać. Dogadać się z... Myślę, że kierunki są w miarę zachęcające. Dziś wypada tylko pogratulować wszystkim absolwentom w Suwałkach ukończenia szkoły i życzyć im jak najlepszych wyników na maturze, mówił Radiu 5 Czesław Wielgat, dyrektor ZST. Jest to dzień zakończenia nauki w klasach, ostatnich klasach maturalnych. Technikum po 4 latach, a w liceum wiadomo po 3 latach. No i to jest uroczystość taka, na której żegnamy swoich absolwentów. I cóż, u nas kończy 7 klas, to około 180 osób. No, mamy w tej chwili 3 finalistów Olimpiady Centralnej, Olimpiady Budowlanej. Także sukcesy szkoła, że tak powiem, ma w dalszym ciągu. Staramy się, uczniowie też. No i po prostu cóż, dzisiaj wypada wszystkim absolwentom, nie tylko w naszej szkole, ale i w Suwałkach przede wszystkim, a przede wszystkim w naszej szkole życzyć wszystkiego najlepszego, gratulować ukończenia szkoły, no i życzyć jak najwyższych wyników na egzaminie maturalnym.